jeszcze raz trzeba było stanąć do Powstania Warszawskiego, to stanąłby pan? Na pewno tak. Na pewno. Ja szedłem do Powstania z tą nadzieją, wie pan, że my zwyciężymy. Byłem pewny, choć nie liczyłem tego, że ja dostanę broń z jednym magazynkiem. To proszę pana, no, ja nie wiem, to jakaś paranoja. Wystarczy kilka serii i jestem bezbronny. No ale ten zapał, ta chęć zwycięstwa. Później wracałem przygnębiony do niewoli, pewnie dobity. Nie mogłem sobie tego darować. Tyle strat, tyle poświęceń, tyle zabitych. Ruiny, męki ludzkie, paleni żywcem ludzie. Okropne. Dlatego ta klęska. A potem co? W tej niewoli jakoś tam się przeżyło na paczkach ze Szwajcarii. Po wyzwoleniu każdy szedł w inną stronę. To było takie niezdecydowanie. Każdy czekał, że wybuchnie wojna między Rosją a Stanami Zjednoczonymi. To było takie dziwne to nawet. Nie, ile rozmawiałem z dziennikarzami amerykańskimi, to oni mówią, wywracajcie do kraju, wojny już nie ma. A tu się szykowaliśmy wszyscy do nowej wojny. Część powstańców przechodziło do Włoch, angażować w drugim korpusie. Po co to nie wiem. Bo w 1947 roku zaczęli nas rozbrajać. Kazali wracać. Nie mogłem wracać, panie Piotrze, bo ja całą okupację uciekałem, żeby nie iść na roboty do Niemiec. A tu miałem iść u Niemców, u Bauera pracować czy gdzieś. To wolałem do wojska angażować. I to wielu się przekonało, powstańców, oficerów polskich, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych i uciekali ze Stanów, bo znaleźli w Niemczech lepszy przytułek niż w Stanach Zjednoczonych. I co mogę powiedzieć? Powstanie, panie Piotrze, przegraliśmy przez zdradę aliantów. Zawsze byłem w pierwszej linii. Jakoś nie miałem właściwie szczęścia, a właściwie miałem szczęście, bo wyszedłem ze wszystkiego cało, prawda. Byłem 3 razy ranny w powstaniu. W tym jedną noszę kulę w szczęce, którą Niemcy mnie trafili na książęce, na skarpie. Było to coś niesamowitego, wie pan, bo ten układ sił był jakiś dziwny. Niemcy byli na górze tej skarpy, w ruinach szpitala, a my siedzieliśmy wzdłuż skarpy. Coś niesamowitego. Niemcy mogli nas wystrzelać jak kaczki. W związku nie dostaliśmy wtedy wsparcia żadnego. Był jeden z oddziałów, który leżał pod murem przy ulicy Książęcej i nie ruszał się wcale, kiedy Niemcy nas wtedy spychali z tej skarpy. Ciężkie coś, ta decyzja o wstąpieniu do lei. Jednak nie miałem wyjścia, ponieważ, proszę pana, naraz na początku 1946 roku chodzili oficerowie polscy Armii Ludowej i zbierali podpisy o powrocie do Polski. I ja podpisałem, że nie wracam z powodu na komunizm panujący. Automatycznie odebrali mi obywatelstwo. Wszyscy się dziwili, jak wróciłem do Polski, że nikt się mnie nie czepiał, że ja służyłem w Legii Cudzoziemskiej. Choć były przypadki, chcieli mnie wyrzucić pod innym pozorem. Ale to chodziło o to, że ja nie miałem obywatelstwa polskiego i nie byłem wtedy Polakiem. Służyłem, bo miałem innego wyjścia, nie miałem. Źle znałem język francuski, posługiwałem się niemieckim. A że w tym czasie trzon Legii stanowili Niemcy.
No poza tym Włosi, Hiszpanie, którzy uciekali z Hiszpanii przed generałem Franco. Ale muszę przyznać, że zgrana była ta paka w tej Legii. Tam koledzy byli naprawdę w porządku. Nikt nikogo nie zostawił, zawsze pomagał we wszystkim. Kiedy wyruszaliśmy do dżungli wyszukać gniazda wietminu, to zawsze nas otaczali nocą. A to ciężkie było, że wam przeżycie. Nie wolno było strzelać, a byliśmy pod ogniem młodzieży. Ciężkie były też. Ale nie słyszał pan ani jęków, ani krzyków, że ktoś tam ranny to wrzeszczy. Cisza. Wszystko było w ciszy, tylko huk wybuchów. No i ty kiedyś, no, to było w okolicach Bienchoła chyba. Otoczyli nas partyzanci i przystępowali do sztormu. Pierwsze to nas ostrzelali z broni maszynowej. Widziałem, jak błyski karabinu maszynowego, bo leżałem z moim moździerzem, z chłopakami z moździerzy na dróżce. Szybko kazałem dwa pociski wyrzucić, ale od razu krzyczał dowódca kompanii, przestać strzelać. Nie wolno było strzelać. Wiadomo, wystrzelamy amunicję i koniec wtedy. I tak do rana. Nad ranem żywego ducha nie było. Wszystko odpłynęło, gdzieś zginęło. A przeważnie to nie jestem bohaterem jakim, ale powiem panu, że ja się nie bałem właściwie. Mi się stale wydawało, my jesteśmy silniejsi i oni będą uciekać przed nami stale. I tak było.